Cześć moi drodzy, witam was serdecznie w kolejnym odcinku. Tym razem będziemy jechali stawkę, czyli event, taki całkiem przypadkowy, w Zwifcie oczywiście. Dla osób, które są nowe, które w ogóle się tym jeszcze nie zainteresowały, Zwift to aplikacja, dzięki której możemy wspólnie, między innymi wspólnie trenować eventy, brać udział w wyścigach, a wszystko to na trenażerze. Możemy również wykonywać całkiem sensowne, moim zdaniem, plany treningowe. Jestem w trakcie jednego z nich, który trwa 6 tygodni. Zostało jeszcze 5 tygodni, ale dzisiaj mamy ustawkę, czyli event taki po prostu będziemy jechali. Wybrałem sobie grupę D, czyli taką najsłabszą. To jest 0,812 W na kilogram. W praktyce zawsze należy na to wziąć poprawkę, że to tam troszeczkę więcej wychodzi. Ważne jest, żeby utrzymać się w peletonie i myślę, że każdy da radę. Także zaraz startujemy. Nie wiem, czy się cały wyścig dzisiaj zdoła nagrać na kamerkę, czy też nie. I już, słuchajcie, startujemy. Ja włączę oczywiście nagrywanie na cały ekran, żebyście mogli to w spokoju sobie zobaczyć. Także ruszamy, bo ja nie włączyłem nagrania na czas. Teraz zobaczę, czy się wszystko nagrywa. Nagrywa. No to lecimy. Taki krótki fast start był, bo zapomniałem włączyć. Co do wyposażenia, więc mamy picie. Dzisiaj mamy oczywiście ręcznik. Z przodu ten mój kicker Headwind, do którego się powoli staram, do którego dźwięku takiego właśnie burczenia trochę się staram powoli przystosować. Także jedziemy, wymieniłem sobie łańcuch też w rowerze tutaj, bo tamten miał 130 mm aż na tych 10 ogniwach, a powinien mieć oczywiście 127 chyba przecinek 3 jakoś tak, czy 127 nawet. Także był bardzo wyciągnięty. Na szczęście ten nowy kupiłem Connexa 9-rzędowego oczywiście. Wydaje się, że nie przeskakuje nic, więc uff. Powiem wam, że kamień spadł mi z serca, bo się bałem, że troszkę przeciągnąłem po prostu wszystko w czasie, że powinienem wcześniej wymienić. Także jedziemy na razie spokojniutko. Jedziemy we Francji. Będą pewnie wspaniałe krajobrazy. Nie wiem, czy będą podjazdy. Na razie mamy zero. Mamy ustawione oczywiście w opcjach odwzorowanie podjazdów na 100%. Czyli 6% podjazd to jest faktycznie 6%, a nie na przykład 3%. Tutaj mamy troszeczkę pod górkę. Zaczyna się góreczka dwuprocentowa. No i to już czuję po prostu, że jest to podjazd. Jeżeli macie w zestawie Climba, Peter Climba, to oczywiście w tych eventach też rower będzie się wam podnosił do góry, symulując to wzniesienie dwuprocentowe. Także mamy te, jakby nie jest takie nudne to poprzez to, no i też w pewnym sensie troszkę inne grupy mięśni mogą pracować. No, teraz już czuć, że mamy 0%, także lecimy. Wczoraj był trening tempa, więc dostałem kość. Konkretnie godzina 20, jak zszedłem z roweru, to myślałem po prostu, że już na niego nie wsiądę. Do dzisiaj mi chyba nogi bolą. Dlatego dzisiaj wybrałem sobie taką regenerację. Tak po prostu w grupce sobie pojeździmy. I tyle. Mówimy trochę na trochę lżejsze przełożenie.
tutaj to właściwie powinienem dać. O. Dobra, bo nam się łańcuch chciał mi spaść. No, dobra. O kurczę, mamy podjazd. No właśnie, a ja tutaj się bawiłem. Lecimy. Także niniejszym uważam mój setup za gotowy do trenażera. Można już spokojnie oddać się jeździe. Kicker Snap już ma 600, no prawie 700 km przejechane, więc chodzi naprawdę super, fajnie. Nie mam z nim żadnych tutaj problemów. Jeżeli się zastanawiacie, czy to jest dobry wybór, jeżeli chodzi o te rolkowe właśnie trenażery, to cóż, ja mogę tylko, nie mogę złego słowa powiedzieć. Do tej pory mnie nie zawiódł, chodzi cicho, nic nie stuka. W sumie tam jest tylko rolka, więc nie sądzę, żeby coś miało się tutaj popsuć. Dobra, musimy zmienić bieg. Jeszcze zobaczę w menu i to wam pokażę. To jest gdzieś tutaj. Einstellungen. O, widzicie, tutaj jest Trainer Schwierigkeit, bo chciałem sprawdzić, czy jest na pewno na 100%. To jest właśnie to ustawienie. Także lecimy. Zastanawiam, czy to działa u mnie. Mam nadzieję, że działa. Przecież tutaj jest kłódka niby. A, dobra. A widzicie. To teraz dopiero zaczęło chodzić. Bo wcześniej było zablokowane. Czyli teraz mamy podjazd. Nam się podniosło wszystko. Ładna trasa, chociaż bywały, tu widziałem super trasy, jeszcze, chyba jeszcze ładniejsze niż ta na początku. Zobaczymy, jak będzie dalej. No i teraz zjechaliśmy na dół, koniec podjazdu. Nam się, słuchajcie, peleton rozciągnął. Po prostu niesamowicie z tego, co widzę. Nie wiem, gdzie jest prowadzący, gdzieś z przodu. Reszta gdzieś tam jedzie. Nie jest peleton. O, mamy podjazd tutaj. 4%. O, już koniec. Podjazd. No, to tutaj też jest do góry kawałeczek. Teraz
rozpędźmy, tutaj to jedziemy na rozpędzie pod tą górkę. Wow. Powiem wam, że podnoszenie tego dziobu prowokuje do stanięcia na korby. Oczywiście climb jest dla zawodników ważących około 110 kg, czyli nie dla każdego. No na szczęście ja się mieszczę w tym dolnym nawet zakresie, więc fajnie mogę korzystać właściwie z wszystkich urządzeń, jakie zostały wymyślone, i z wszystkich ram rowerowych również. No bo niestety, w tym sporcie są pewne ograniczenia wagowe. Myślę, że te 100 kg, czy tam 110, to jest taka górna granica, gdzie już należy się interesować wytrzymałością. Nie mogę znaleźć czołówki. Gdzie jest ta czołówka tego peletonu? A wszyscy jadą prawie osobno. Ale to jest fajne, bo każdy z tych eventów jest troszkę inny. Nieraz są takie, że wszyscy jadą równo w tym peletonie. Ostatnio miałem taki, że na chwilę zsiadłem z roweru i potem 25 minut wspólnie z jakimś Niemcem goniliśmy całą stawkę i dogoniliśmy ich na 3 minuty przed końcem, jadąc z mocą 180 W prawie cały czas na zmianę. A ten na przykład tutaj mamy taką fajną właśnie grupkę kolarską. Tutaj powinien być też chód. O właśnie. Można sobie też ponagrywać fajnie różne rzeczy. Na zabawy jest to niemiara tutaj. No fajnie, na zimowe wieczory, zamiast o 15, 16, jak się robi ciemno, to jest super rzecz. O kurde, mamy podjazd. No sporo podjazdów na tej trasie jednak. Góra, dół, góra, dół. Ale trzymamy tempo równe. Tutaj grupka pięciu kolarzy, zawodników się zebrała. Ładnie walczą. Proszę. No, balony nawet widać na trasie się pojawiły. Zwiększymy sobie kadencję, bo się wydaje, że trochę taka jest przymulona. Mamy podjazd tutaj lekki, o, większy. No. Daleki, długi? A, chyba nie.
Dobra, włączymy. To jest najmniej chyba ciekawy widoczek, ten z helikoptera. No i można oczywiście tutaj kolarzy spotkać z całego świata. Japonia, Chiny, Brazylia, Peru, no oczywiście Ameryka, dużo osób trenuje ze Stanów. Kurde, 4%, co to za podjazd jest? Można też ustawić ten wentylator na funkcję speed, co wcale nie jest głupim pomysłem. Jeżeli ktoś chce mieć super realizm, no to wtedy prędkość wiatru mniej więcej powinna odpowiadać prędkości pedałowania, tylko że właśnie nie z aplikacji, tylko z czujnika z tyłu. I no niestety to się nie zgadza. Także ja na razie nie jeżdżę po prostu na HR. Uważam, że to jest chyba najlepsze rozwiązanie, jeżeli chodzi o powiew. No cóż, powiem szczerze, że nie słyszę za bardzo burczenia tego headwinda, także coraz bardziej się skłaniam, żeby jednak go zostawić, bo podczas treningu i tak nie ma czasu, żeby się wsłuchiwać tutaj w burczenie czegokolwiek, tylko się po prostu daje ognia. Najczęściej to nie jest tam nic takiego bardzo potrzebującego super ciszy, nie? W pokoju. Ale jak mi jeden z widzów napisał, wyjdzie też Elite Area, chyba się nazywa. Elite Area, czyli konkurencja dla tego headwinda. Tylko jak to bywa z Elite, obawiam się ceny dwa razy wyższej za ich urządzenie. No ale zobaczymy. Na razie nie wiem, nie widziałem cen tego ani testów. Widziałem natomiast, jak to wygląda. Jest troszkę szersze, niższe chyba i ma obrotową głowicę. Tutaj ona nie jest, jest na stałe. No i możemy regulować tylko tymi nóżkami z tyłu. Chociaż to ustawienie, tak jak jest teraz, jest wystarczające. Tutaj nie trzeba innej regulacji właściwie. Dobra, słuchajcie, czemu ja jestem tutaj sam? Gdzie jest reszta kolegów? Jak my jedziemy w ogóle? 1.7. No to jedziemy trochę za szybko może. No ale nie bardzo wiem, gdzie jest imprezka, chyba z tyłu. Nie wiem, czy w ogóle jest osoba prowadząca. Czasami są eventy, że jakoś się ona gdzieś zapodziewa. Nie wiem. Ale tutaj było parę osób do prowadzenia. I tak patrzę właśnie na ten peleton.
za dwa razy kliknąć. No i powiem szczerze, ja to nie za bardzo widzę prowadzących. No, tutaj też nie widać. No ale dobra, nie ma się czym przejmować. Jedziemy. Dłuższy, płaski odcinek za nami. Rzecz jasna, ręcznik jest potrzebny, nawet jak mamy wentylator, to tam się nie obejdzie bez. Ale ręce, i to najważniejsze, koszulka jest jednak w znacznie lepszym stanie. No i my też się tak nie przegrzewamy. A co za tym idzie, możemy robić cięższy trening. O kurde. Podjazd mocny. Musimy dogonić, znaczy 213-220 watów. A miałem towarzystwo, uciekło. No, już zaraz będzie z górki. O cholera, znowu podróż. Miałem się napić i nie zdążyłem w końcu. No dobra, lecimy za tym z przodu. Pod górkę. No i fajna mapka jest, bo cały czas coś nowego. A to most, a to rzeka. A to jakieś inne tam atrakcje. Ale jak ktoś woli bardziej taki klimat bajkowy, to wtedy nie Francja, tylko Watopia. Po prostu może się nie bardzo spodobać, bo nie chcę wam spoilować, gdzie się jeździ, bo możecie sami to najlepiej odkrywać, ale jak ktoś lubi Legend of Zelda, no to w Watopii znajdzie takie klimaty właśnie, takich terenów bajkowych, bardzo baśniowych. A jak ktoś woli jeździć tam, gdzie to jest mu znane, no to wszystkie inne krainy wtedy. Albo po mieście, w Londynie, czy w Nowym Jorku. To tam mamy
miasto. Szkoda, że w Tokio nie ma. Nie wiem, czy jest Tokio, czy nie ma, ale... Myślę, że teraz zima jest, to Zwift znowu nabierze wiatru w żagla, bo coraz więcej osób się, a to będzie jeszcze więcej, jak nadejdą takie miesiące faktycznie. Listopad, grudzień, styczeń, luty. Bo teraz to jeszcze można wyjść, pojeździć w naturalny sposób. O, mamy właśnie we Francji te uprawy lawendy. Znane pola takie. No i taka XIX-wieczna fabryka przed nami. Miasteczko w ogóle, zobaczcie, z wydrukowanymi uliczkami. No oczywiście nie czuć na kierownicy. Może kiedyś wymyślą takie coś, żeby były też no takie bardziej odczucia wibracji. Aczkolwiek nie wiem, czy byłoby to już nie byłoby to już przesadne. Myślę, że wystarczy wentylator, no i symulator wzniesień, żeby jednak pozycja nasza się zmieniała na podjazdach. I to jest wskazane też ze względu na to, że właśnie nieco inne ułożenie no, pomaga nam angażować też pewne inne grupy mięśni, pobudza nas do tego, żeby w korby stanąć. No i ta jazda też nie jest taka nudna, na pewno. Ach, bo mi zwiało ręcznik. Dobra, czy ja mam prowadzić całą tą grupę tutaj? Chłopy. Kogo ja mam tu za sobą? Gdzie oni są? W ogóle jadę sam, czy... A nie, no jest trójeczka. Nas. Podwórka. Trochę więcej nas tu było. To jest raczej taki mini maraton niż jazda w peletonie. Ten wykres na dole to są moc, to jest moc strefy. Ta czerwona to jest power, niebieska to tempo, a żółta to jest taka moc progowa, czyli około 200 W. A ta niebieska to jest właśnie z takich widać 150. A jest jeszcze zielona strefa, to jest tempo. A, ta niebieska to jest regeneracyjna raczej. A zielona to tempo. O, to dokładnie tak w moim przypadku jest. Znaczy nie, no w każdym przypadku.
przypadku każdego. Po prostu komputer ustala to na podstawie naszych wyników indywidualnych. No dobra, chłopy. Dać zmianę, bo mi się nie chce jechać jako pierwszy. Jak myślę, że jak mają część osób Discorda, to sobie normalnie rozmawiają w trakcie tej jazdy. I to leci na komputerze wtedy, albo na komórce. No, bardzo fajny widoczek właśnie. Tego chuda nie ma, to on jest całkiem w sumie niepotrzebny, jak się nie robi takiego treningu albo wyścigu. Czysta jazda. No właśnie. A większość tutaj zawodników bez kasku jeździ, tylko ewentualnie czapeczka. Pamięć górki. No są te podjazdy krótkie. Czasami mi ten łańcuch potrafi spaść. O, kolejka, dobra. No, zaczep się pani. No, lecimy, bo nam towarzystwo zwiało. Gazu, 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 gazu. Musimy gonić teraz. Są? O, daleko. No, ale dobra, to się zdarza. Teraz trzeba gonić. O, chyba widzę już ich. Chyba poszli tutaj po kony jakieś, odcinki specjalne albo co, bo tu bufet jakiś jest. Puch. No dobra, jesteśmy. Będzie lżej. No żeście pojechali. I tutaj się naprawdę musiałem sprężyć, żeby was dogonić, koledzy.
takie czerwone skarpetki. Właśnie, trzeba się napić. Lekki podjazd, o, nawet duży, tam pewnie 4 stopnie. Ale w peletonie jest, więc też nie jest to taki, póki jedziemy z grupą i trzymamy się, to damy radę, to jest siła aerodynamiczna takiej grupy kolarzy jadących obok siebie jest bardzo duża tutaj. Nie wiem jak to w rzeczywistości jest, ale w grze to jest wyraźnie widać. No, mamy podjazd. A ten widok też nie jest taki zły. Strasznie rzęzi, ale to nic. Lepiej tak niż jak ma spaść. A, tutaj właśnie mam DT Swiss koła 50 mm profilowane, zobaczcie, takie aero. Za moje krople potu sobie je wziąłem. A co tu się nie połączyło, to chciałem mieć taki widok, o właśnie. Zmiana. No. Swojego zawodnika po czerwonych skarpetkach w siebie poznaje.
po czerwonych skarpetkach. To wydaje mi się, że my dojedziemy w tej stawce, że ja dojadę tych pięciu naszych kolegów. Się utrzymujemy równo. No i fajnie, właśnie mówię, że każdy event jest inny. Się tworzą różne grupki, czasami solo, czasami we dwójkę. Różne sytuacje. O, teraz mamy czwórkę. A, włączymy ten pult, zobaczymy co tam piszą. Amerykańsko-kanadyjsko-polska stawka. Dwóch, nie, jeszcze jest Anglik za nami w naszej grupie. Anglik, Amerykanin, Kanadyjczyk, no ja. Dwóch Amerykanów chyba jest, trzech. A jest też z Monako chyba. La Chen, czerwono-biała flaga, myślałem, że biało-czerwona. Widzę Bułgarię. Przy okazji można flagi się nauczyć, flag troszkę, żeby potem rozpoznawać, kto mniej więcej skąd jest. No dużo jest Japończyków. Bardzo często spotykam ich tu. Ale chyba najwięcej jest Amerykanów. Oni to tam jeżdżą równo, właśnie w domach. Wynika to, słuchajcie, z tego, nie wiem z czego to znaczy, bo jak czytałem historię gravela, to ktoś powiedział, że to wymyślili Amerykanie, dlatego że na tych międzystanowych autostradach rowerzyści byli no niemile widziani. I oni po prostu zaczęli szukać alternatywnej metody, żeby się jednocześnie przemieszczać szybko, ale nie drogami asfaltowymi. Czyli wymyślono właśnie wtedy rower, który przypomina rower szosowy, ale można w nim wjechać na utwardzoną drogę szutrową. No i nie wiem, może dlatego też jeżdżą, dużo Amerykanów jeździ właśnie rowerami w domach, na tych trenażerach. No też ich jest po prostu dużo. No różne mogą być przyczyny, to jest takie moje szukanie na siłę. Ale nie, to ta historia z gravelem to nie jest. Ja tego nie sprawdzałem. Mówił to któryś z youtuberów, albo zielony F16, albo albo nie wiem, chyba on mówił na jednym z odcinków właśnie o gravelach. Ale jeżeli miałbym kupować gravela za trzykrotność ceny tego roweru, który mam teraz, to uważam, że to jest jakieś nieporozumienie, bo jedyna różnica to jest, powiedzmy, w hamulcach tarczowych i szerokości opony. Przy czym hamulce tarczowe faktycznie mogą kosztować więcej niż takie, co mam, ale to też nie jest jakaś zawrotna cena, więc po prostu przebitka cenowa
Moim zdaniem jest spokojnie, razy dwa, razy trzy, te rowery po prostu powinny być kilka razy tańsze niż są w rzeczywistości. No ale to jest moje zdanie. Zobaczymy, jak będzie przyszły sezon wyglądał. Ja w czerwcu mam wyścig, ale szosowy. Na gravelowego się nie zapisałem, bo nie mam na czym pojechać po prostu. I tak pewnie też będzie. Jeżeli ceny się nie zmienią, to nie zapłacę 10 tysięcy za rower warty góra 4. Domet Aspre, jedynka, mi w zupełności wystarczył, jakby go można było gdzieś kupić. Jako rower gravelowy właśnie, on jest w cenie dużo niższej, takiej adekwatnej do tego, co powinny kosztować, bo inne po prostu to są skok cenowy, jest jakiś no abstrakcyjny. Ale mówię, może to się coś tutaj w międzyczasie zmieni. Na to liczę. No dobra, przejeżdżamy przez takie rejony, jak tutaj przełączę kamerkę. Możemy zmienić w ogóle kamerę na jakąś córeczkę na przykład. Ja takiej sylwetki pochylonej aż to nie mam. A on ma faktycznie dobre. Tutaj się powinna pytać właśnie nie tu, tak jak ja to trzymam, tylko tutaj. Żeby mieć o, tu hamulce pod ręką i właśnie trzeba trenować prawidłowy uchwyt, bo można się złych nawyków wyuczyć przy jeździe na trenażerze. Chociaż tutaj to i tak jest tak, że jeżdżę na tym rowerze, który jeżdżę normalnie po szosie, ale trzeba pamiętać, żeby jednak nie być sprawy po prostu pytań. No dobra, co tu się podziałało właśnie? A, zrobiliśmy odcinek nowy. O, tutaj możemy wystawić poskórkę. To jest czapka aerodynamiczna, aeroboost. Możemy kliknąć? Zostało ostatnie 12 minut. Właśnie widzę. Górkę trochę. Czerwone skarpetki jadą. Już dawno powinny te okrzyki się skończyć, nie? Dalej krzyczą nie wiadomo kto, ale tak to niestety jest. Tutaj zwyjście, na przykład jak obok morza jedziemy, to potem jeszcze przez 10 minut to może słychać, chociaż jesteśmy już w górach. Możemy poprawić ten dźwięk.
Tutaj mam ostro z góry, minus 4 aż. Chłopacy może mają ustawione na połowę, nie na 50%, bo można łatwo sprawdzić. Zobaczcie, ile oni mają teraz. Ja mam 2. A, trzeba by zobaczyć w powtórce, ile watów kręcili na tym podjeździe na przykład. A to jest właśnie ta różnica, że jak się ustawi symulację na przykład w połowę, no to taki podjazd 0% de facto jest 2, co jest to dużą różnicą moim zdaniem. A można ustawić to chyba też na wartość minimalną, to nawet nie wiem wtedy, ile to wyjdzie. Ale ja chcę mieć to tak, jak to powinno być, czyli na maksa lecimy. No moi drodzy, już kończymy powolutku, 8 minut do końca tego wyścigu. Także bardzo fajna przejażdżka, taka rekreacyjna, 60-minutowa. Można zrobić sobie obiad, potem jeszcze raz wsiąść na rower. Nie ma problemu, żeby pojeździć, to się wcale nie dłuży. A przy Berry jest jakiś znacznik, ciekawy jestem. Kto to jest? Może lider? Właśnie zaraz dojedziemy tam. No te 4% to jest jednak duży wzniosek. Ciekawe, jak byłoby 12. No nie, musimy tutaj podpedałować trochę. No, wszyscy tutaj zaczęli ciągnąć, widzę, teraz nagle. 182 waty. No to jest tempo. Widzicie, zielona strefa. Także to już jest dużo, ale ich powoli dochodzę. Dobra, ponieważ mi się skończyła bateria, to musiałem szybko przełączyć głos na głos z tabletu, znaczy na mikrofon. No i to
spowodowało, że mi mój peleton uciekł. A także chcę wam pokazać już do końca. Przy okazji warto wiedzieć, że kamerka GoPro nie wytrzymuje przy naładowaniu 80% pełnej godziny. No, teraz wsadzę na drugi raz niewyczerpaną baterię. O, cholera. Pod górkę. No, świetnie. Znowu mi łańcuch postanowił żyć własnym życiem. O, niedobrze. Musimy dojechać sami. Chyba już. Przez problemy techniczne. No, ostatnie 3 minutki. Samotnie jadę. Widzę, że tu chyba z tyłu też nikogo nie ma. Zobaczmy. No. Dokładnie. No i ostatnie 3 minuty. Jak się nie jedzie w peletonie, to trochę ciśnienie słabnie, jakby na wynik. Chyba że też robimy trening, no to jest inaczej. To tam musimy cisnąć, ale tutaj to tak nawet nie musimy za bardzo. O, znowu mamy pod górkę. I ostatnie 47 sekund. Spróbuję włączyć na chwilę kamerę. Zobaczymy, czy uruchomi się. Chyba nie. Niestety jednak.
koniec. Mamy dystans 31 km, godzina 142, średnia moc. Fajny wyścig. Także kończymy na dzisiaj. Już koszulka zdjęta, taka moja koszuleczka właśnie też z tą Z-ką, czyli chyba, nie wiem, Z-ka to jest co innego, to jest nie żadne Z, słuchajcie, to nie, nic z tych rzeczy, tylko to jest vintage koszulka sprzed wielu lat, nie wiem na pamiątkę czego wydana, no ale kończymy na dzisiaj. Przełączymy się, nie wiem czy będę, o, może tak właśnie, tym razem nie będzie kamerki, tylko będzie taki mój awatar. Na drugi raz spróbuję do końca, żeby wytrzymała jednak ta GoPro. Także trzymajcie się, rowerzyści szerokiej drogi, treningów i do usłyszenia. Cześć!